To jest trauma, którą będę nieść przez całe życie. Nie wiem, czy jestem w stanie im pomóc. Nie wiem, czy jestem w stanie im pokazać, że jest normalne życie, że jest mama i tata. Często mnie zadaje dziewczynka pytanie, czy ty mnie chciałaś? Czy ty mnie chciałaś? Bo ja chcę być twoją córeczką. A jak pan poznał panią Swietłanę? To był któregoś dnia telefon od znajomego, który już po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie poprosił, czy możecie przenocować moją rodzinę, bo on fizycznie wysłał swoją żonę, dzieci i oni byli u nas. No i potem pojechali dalej do Niemiec. Kilka dni później odezwał się, mam taką znajomą, jedzie z rodziną do dziecka i czy jesteście w stanie jakoś pomóc? Pani sama z 10 dzieci. Współczuliśmy i widzieliśmy, że musimy stanąć na wysokości zadania i pomóc, tak? Swietłana P. prowadziła rodzinny dom dziecka w Synelnykowym we wschodniej Ukrainie. Uciekając przed wojenną zawieruchą, pokonała z 10 dzieci ponad 1500 kilometrów. Po kilkudniowej podróży dotarła do niewielkiej miejscowości koło Poznania, gdzie wraz z dziećmi znalazła schronienie. Na początku myślałem o pewnym heroizmie tej osoby, bo wziąć 10 dzieciaków i pojechać do innego kraju, trochę w ciemno, no to wymaga pewnego kartu ducha. Z drugiej strony była wojna, więc to nie było też takie, jakby takie odosobnione. Pamięta pani pierwsze spotkanie z tą kobietą? Pamiętam. Chłopaki przywieźli ją w nocy. Ona się tam rozgościła w tym domu. Załatwiłam dla niej zupę, żeby już nie gotowała na poranek i zakupy. No i w kościele przytuliłam ją z tyłu. I tak zaczęła się nasza przyjaźń. Taka, no. Jakie wrażenie na pani robiła ta kobieta, jak pani ją pierwszy raz zobaczyła? W ogóle była bardzo uśmiechnięta, radosna, pozytywna, bardzo zadbana. Była przepięknie ubrana. Miała skórzane, zamszowe też buty i wszystkie te ubrania były bardzo jakościowe. Miała dżinsy, makasiny, to jest na nogach, tak? I miała duże kolczyki i duże pierścionki, tak? Na rączkach. Długie paznokcie, makijaż i wystylizowane brwi. Taka kobieta przyjechała z 10 dzieci? Tak, ale dzieci były bardzo źle ubrane. To była taka duża różnica. Dzieci niezadbane, a ona bardzo zadbana. Wkrótce dla Swietłany P. i jej podopiecznych wynajęto dom na przedmieściach Poznania. Dzięki temu Anna i jej mąż mogli częściej odwiedzać uchodźców i pomagać im w codziennych sprawach. Wsparcia kobiecie udzielili też wolontariusze ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. Wolontariusze wozili jedzenie, załatwiliśmy laptopy dla dzieci, słodycze, odzież, no to co można było załatwić. Pani widziała te dzieci u Swietłany? Nie, nie. Ja nie widziałam. Widziała wolontariuszka ode mnie. Jeździła tam zawozić te dary, ale nie była wpuszczona nigdy do środka, tylko na zewnątrz, do samochodu po prostu ona wychodziła. To było takie dla mnie dziwne. Narody ukraińskie zazwyczaj są chętnie, chodź, herbaty, tam coś popij. Tutaj nie. Jedzenie do progu donosiłam, ale już nie puszczano dalej. Nie chciała, żeby wchodziłam. To kiedy pani się zorientowała, że coś jest nie w porządku? Była sytuacja, gdzie ona zachorowała na COVID. Wtedy odciążyłam ją, biorąc te małe dziewczynki do siebie, tak? Potem jak pobyło mnie 2 dni, miałam zwrócić, bo Swieta już lepiej się poczuła. Zabrałam ją do samochodu i chciałam po prostu odejść do domu. No przecież to tam ich mama, oni wołali do niej mama, wszyscy. Ale oni tak krzyczały i płakały i tak panicznie bały się. Nie chcemy tam wracać, nie chciały z samochodu wychodzić. I jak wyszła Swieta, to już były sztywne dzieci.